To jest bardzo przykra sprawa dla wszystkich chyba nas, bo nikt nie spodziewał się, że przy tym wydarzeniu, pięknym wydarzeniu, bardzo szlachetnym, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i również ze strony samorządów to jest działanie wspierane od szeregu lat. No i samorządowiec wchodzi na scenę i ktoś, nie wiem, chyba niezrównoważony, no, podjął się takiego czynu haniebnego, no i tylko no, wyrazy współczucia trzeba, no i po prostu no, trzymamy oczywiście kciuki za Pawła, bo jest w bardzo poważnym stanie w tej chwili i liczymy na to, że lekarze zrobią wszystko, żeby jednak no, żył Paweł. Bardzo przykra informacja, bardzo smutne to jest. I widzimy, jak niewiele czasami trzeba w życiu, żeby jakiś szaleniec no, targnął się na cudze życie. I tu również można rozważać, gdzie była ochrona i tak dalej, dlaczego w ten taki bardzo ścisły obszar przy tej scenie ta osoba, ten zamachowiec wszedł. No, oczywiście tutaj to jest rola dla policji, dla prokuratury w tej chwili, ale no to bardzo, bardzo smucimy się tym faktem jako wszyscy samorządowcy, bo każdego z nas może to spotkać. Na co dzień mamy kontakt z różnymi ludźmi, czasami niepoczytalnymi, no i wystarczy chwilę jakiejś nieuwagi. Dlatego też no, bardzo współczujemy całej rodzinie, Gdańskowi, mieszkańcom Gdańska i współpracownikom Pawła. I to jest właśnie bardzo smutne.